Siema, z tej strony Łedzif. Jeszcze tak przed chwilą zapraszam was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem oraz oczywiście wejścia na mojego Instagrama Łedzifyty. Ponadto zapraszam was na mój drugi kanał, ponieważ już jutro o godzinie 12:30 pojawi się tam wielki, powrotny odcinek. Także zapraszam, pierwszy link w opisie oraz w przypiętym komentarzu do tego kanału. Zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Łedzif w sklepie Fortnite. Każdy komentarz u treści kamera serduszkuje. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, ponieważ 1000 łapek w górę to kolejny odcinek. No i pamiętajcie, aby nie wykorzystywać błędów, ja je wszystko robię na osobnych trybach w celach rozrywkowych i nie otrzymuję z nich żadnej korzyści, a teraz zapraszam do filmu. Dobra widzowie, a więc generalnie pierwszy bunt jest naprawdę mega łatwy, no i w sumie jest on naprawdę mega, mega fajny i mega OP. No i w sumie sami zaraz zobaczycie, także musimy sobie wejść na laboratorium bojowe. No i dobra, generalnie teraz jedyne co musimy zrobić, no to zebrać troszeczkę maców, no i generalnie znaleźć jakąś skrzynkę. Tutaj pewnie będą macy i skrzynka, także dobra, tutaj pierwsze lepsze, że tak powiem, oczywiście, no, miejscówka, pierwsza lepsza miejscówka. No i raczej będziemy mieli tutaj wszystko od razu. O, słyszę skrzynkę i będziemy mieli również matce, także dobra. Generalnie, no teraz musimy sobie otworzyć. O nie, ja nie mam tego zmienionego dalej. Dobra, to czekajcie, musimy sobie najpierw w ustawieniach to zmienić na normalne, także dobra. Gdzie jest przycisk interakcji? Tutaj. Dobra, no i musimy sobie otworzyć tak, żeby nie złapać itemów. No jak widzicie, tutaj mamy właśnie, no, drewno. Po prostu mamy drewno. Także generalnie, no to drewno nie podnosimy, no i po prostu wyrzucamy nasze drewno całe, ono się powinno zestakować i teraz podnosimy. I w taki sposób, no teraz jestem akurat na laboratorium, także to nie zadziała, ale w taki sposób po prostu, jeśli macie wyzwanie to, które teraz jest, jeśli go jeszcze nie wykonaliście, żeby zdobyć po prostu, no oczywiście ze skrzynek drewno, no to w taki sposób to wykonacie w mega prosty sposób, ponieważ możecie po prostu zebrać 500 drewna na przykład, albo 999, no i po prostu to powinno zadziałać i powinno wam po prostu wyzwanie jak najbardziej zostać uznane. Także generalnie błąd jest naprawdę mega prosty, no i tak jak powiedziałem, jest mega OP, ponieważ naprawdę, no, te wyzwanie w sumie, jeśli chodzi o wykonanie, nie jest najłatwiejsze. Generalnie, no to teraz jak najbardziej myślę, że możemy przejść do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie, aby wykonać ten błąd, musimy sobie wejść na solo. Także dobra, generalnie włączmy sobie solówkę. Także po prostu włączamy sobie solówkę, no i klikamy potwierdź. No i dobra, generalnie błąd jest również mega prosty do wykonania. No i w sumie naprawdę jest on mega, mega ciekawy. Także dobra, generalnie widzimy się już oczywiście w busie bojowym. Dobra, no i generalnie, no to teraz właśnie nas wczytuje w busie bojowym. No i teraz musimy się udać na jedną z miejscówek. A mianowicie, no to... chwila. Musimy się udać właściwie, no to... chyba na zalew będzie spoko. Chociaż nie, na sklepową będzie najlepiej. Ale potrzebujemy również do tego błędu oponek. No i kosmitów, także generalnie są to dwie rzeczy. Potrzebujemy statku kosmicznego i oponek. Także dobra, generalnie do statek kosmiczny sobie szybko tutaj ogarniemy, a potem lecimy po oponki. Jeśli tutaj nigdzie nie będzie, tutaj jakiś jest. No ale po 7 to jest żart. Co tu się... nie, no co jest żart. No, to było oczywiste, że tak to się skończy. No i odlecimy sobie w jakieś spokojne miejsce, żebym mógł na spokojnie wykonać ten błąd. No i tutaj musimy rzucić oponki pod jakby to. No jak widzicie, to ten statek będzie sobie tak śmiesznie skakał i czasami będzie mógł on na przykład właśnie sobie rozwalić tutaj obudowę. Albo czasami jak też się fajnie to zbaguje, to może po prostu ten statek zamiast tak zwykle skakać, to może po prostu, o widzicie, on się tak baguje i co jakiś czas się teleportuje. No i generalnie jest to naprawdę ciekawy błąd, możemy się na przykład pod tym skampić. No i zobaczmy, jak zabierzemy, no to wtedy po prostu wchodzimy pod statek. Nie wiem, czy normalnie się da, chyba się nie da, chociaż nie, w sumie da się, no da się. Ale generalnie no to wow, co jest. Ale no, jak widzicie, no to naprawdę jest to mega fajny błąd. A teraz przejdźmy do kolejnego błędu. Dobra, więc generalnie, żeby wykonać ten błąd, no to jedyne co musimy zrobić, no to po prostu wygrać giereczkę. No dlatego jakby ja za bardzo nie pokazuję wam tego błędu, ponieważ no granie giereczki i wygrywanie jej, gdy no jestem mega zmęczony, to nie jest najlepszy pomysł. Generalnie no nie ma szans. A dlaczego jestem mega zmęczony, to zapraszam na mojego Instagrama Łedzifyty, jeśli chcecie wiedzieć o takich rzeczach. No ale dobra, generalnie, no to naprawdę, naprawdę dosyć ciekawie się działo, ponieważ no musicie wygrać giereczkę, żeby wykonać ten błąd. No i
Jeśli wygracie już tą giereczkę, no to musicie trzymać jednocześnie lewy i prawy przycisk myszki. No i w tym momencie możecie normalnie chodzić, pomimo tego, że wygraliście, tylko musicie cały czas to trzymać. No i pomimo tego, że wygraliście, czyli powinien być, no wiecie, taki napis, no i nic się nie powinno móc zrobić, no to możecie cały czas chodzić i się poruszać i nawet budować, tylko musicie po prostu cały czas trzymać lewy i prawy przycisk myszy jednocześnie. No i generalnie jest to cały błąd, może nie jest to jakiś ogromny błąd, jednak na przykład na cieszynkę, no to naprawdę myślę, że możecie nieźle tutaj narobić, że tak powiem, zaskoczenia, ponieważ no w sumie no to naprawdę rzadko kto po prostu wie o takim błędzie, rzadko kto właśnie wie, że normalnie pomimo wygrania można dalej chodzić, także naprawdę jest to ciekawy błąd, no i myślę, że jak najbardziej możecie za niego zostawić łapkę w górę. Także co, przejdźmy już oczywiście do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie jak pewnie wiecie, no to za 30 dni będzie można odebrać specjalnego skina Supermana. No i generalnie, no to jeśli chcecie, aby szybciej to odebrać, no to za bardzo szybciej niż to przez 30 dni się nie da, ale za to da się dowiedzieć, jakie wyzwania będzie trzeba wykonać za te 30 dni, ponieważ no leakerzy już nas o tym informują i może nie jest to jakiś błąd, chociaż technicznie no to jest błąd, że takie rzeczy mogą łatwo wyciągnąć, no ale dobra, generalnie no to no po prostu jeśli chcecie wykonać już wyzwania na Supermana, żeby go jak najszybciej otrzymać jako jeden z pierwszych, no to teraz wykonujcie epickie questy, dokładnie tak, ponieważ generalnie no to według klikerów trzeba wykonać epickie questy, aby po prostu mieć Supermana. No i generalnie no to już teraz możecie zacząć wykonywać te wyzwania wszystkie, aby po prostu być pierwszą osobą, która będzie miała Supermana w Fortnite'cie. Także co, no jeśli generalnie no to będziecie mieli tego Supermana za 30 dni, no to możecie wrócić na ten materiał i napisać słowa podziękowania w komentarzu. Także co, mam nadzieję, że rzeczywiście to się sprawdzi, ponieważ naprawdę mam nadzieję, że to jest prawdziwe. No i generalnie, no to tak jak powiedziałem, w taki sposób możecie sobie Supermana szybciej zdobyć, no ale niektórzy leakerzy już sobie Supermanem grają, no nie do końca mają go na swoim koncie, ponieważ widzą to tylko oni, ale ten skin się mniej więcej tak prezentuje, jak widzicie obecnie na nagraniu, no i naprawdę myślę, że jest to mega, mega ładny skin. No i dajcie znać, co o nim sądzicie, myślę, że jak najbardziej za niego możecie zostawić łapkę w górę oraz suba dzwonem, możecie wejść na mojego Instagrama oraz na mój drugi kanał, no i dajcie znać, który błąd był waszym ulubionym błędem w dzisiejszym odcinku, no dajcie znać w komentarzach ogólnie, który błąd właśnie wam się najbardziej spodobał. Mi chyba najbardziej się spodobał pierwszy błąd dzisiejszego odcinka, także dajcie znać w komentarzach, jaki błąd był waszym ulubionym z dzisiejszego odcinka. No a teraz zapraszam już oczywiście do lobby. Dobra, a więc to już na tyle w tym filmie, także co, zostawcie łapkę w górę, suba za mną, zapraszam na mojego Instagrama, na mojego Discorda. Każdy komentarz u treści kamera serduszkuje, zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem oraz używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Lazif w sklepie w Fortnite. Zapraszam na mojego Instagrama, ponieważ tam na każdą wiadomość do tygodnia wam odpiszę, jeśli dacie mi followka oraz serduszko. No i zapraszam na mój drugi kanał, ponieważ tam niedługo ogromny powrót. No a ja się już oczywiście będę z wami żegnał, także trzymajcie się, no i cześć!